Cześć, witajcie, z tej strony Nespis, witam was w kolejnym odcinku z dynamicznej gry MMORPG Margony, w której można sześcioma profesjami, w tym wojownikiem. Dzisiaj jest ze mną jedna z profesji, a dokładnie niezniszczalny mag, łowca i wszystko naraz, kaktus. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkie mamy. Tak, ja was witam serdecznie, również jesteśmy na telewelu i pokażę wam, tak jeszcze w sumie w ramach WOŚP-u, co możecie dostać, bo wiele osób się pyta: ej, wygrałem kod, co to jest, ej, a co jest w tym kodzie, ej, a co to? Tak więc teraz wam pokażę, jak go użyć, czyli wchodzimy sobie w premium. Pakiety, co do mnie piszesz? Ej. A, ze 2 na sekundę, nie mógł kurwa powiedzieć, dobra. Wchodzimy sobie w pakiety promocyjne i wpisujemy kod. Tutaj w moim wypadku jest taki. Używamy go. I dostajemy tak, 200 smoczych run, smocze łuski 200 oraz figurka smoka o złotym sercu. Także wybierzemy sobie, pyk. Wróciłem, witam. Cześć i strasznie mi się podoba ta smocza runa Margotube. W sumie nawet numerki zapiszę i gdzieś tam... Słabe te kody, słabe. I w sumie sobie gdzieś tam na profil rzucę. 200 smoczych łusek sobie oczywiście doładujemy. I tutaj mamy taką figurkę smoka o złotym sercu. I jeszcze raz powtórzę, jak można zdobyć te kody. Jeszcze przez tydzień będziemy prowadzić live streamy z Margonem, z których cały dochód jest przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz mniejsze akcje. Typu karma na zwierzęta do schroniska, czy tam na jakiś potrzebujących, kwota ta zostanie jakoś ładnie rozdzielona. Udało nam się zbrać już naprawdę spoko sumę. Teraz na chwilę obecną mamy już chyba ponad 6500 zł, co jest naprawdę rekordowo, jak na takich, że tak powiem, mini twórców z Margonem, w ogóle mini twórców, bo youtuberami jako takimi nie jesteśmy, ale no bardzo się cieszę, że udało nam się uzbierać już taką ładną sumkę. Myślę też, że uzbieramy jeszcze więcej, bo ponieważ został jeszcze tydzień, tak mogę tylko się pochwalić, że Margonem uzbierało przez 2 lata chyba 5000 zł, czy ileś tam. Więc przebiliśmy Margonem i to nie przez 2 lata, tylko przebiliśmy Margonem w ciągu 2 tygodni. Tak więc nie chcę tutaj mówić, kto tu jest, kto tu wyszedł zwycięsko i kto tu jest samcem alfa. Nie chwaląc się oczywiście. Wszystko na pokaz. No i wszystko na pokaz. Ej, SPS, przecież ty to wszystko robisz dla supów. Dokładnie. No, w ogóle. Jeśli śledzicie fanpage'a Margonem, tam pojawiła się właśnie grafika z naszymi awatarami, z osobami, które współpracują w tej akcji. Myślę, że warto wpaść, warto zalajkować. Fajnie to wygląda. Wiecie, tak, jako że jestem już graczem z dużym stażem w tej grze, to fajnie tak, to jest takie jakby wyróżnienie dla mnie, zostać jakby zauważonym, docenionym przez właśnie administrację. I nawet głupi awatar, który pojawił się na fanpage'u na Facebooku, potrafi cieszyć, więc myślę, że fajnie. Kaktus jakby się też udzielał w Margonie, to też by, myślę, że miał taki fajny awatar, ale on niestety jest zbyt leniwy. To przez to, że jestem gruby po prostu. Ale ty nie jesteś gruby, masz po prostu szerokie kości. Dokładnie tak. Tak, więc... Myślę, że wam wytłumaczyliśmy, dlaczego tak, a nie inaczej. Jestem w ogóle tutaj zawiedziony, bo jakiś ziomeczek mi tutaj XP. A ja tego nie lubię. Jak myślisz? Dawaj go na pyrewal. No właśnie, poszukam gościa, bo tak być nie będzie. Nie po to mam złożone tak dobre. Czekaj, sobie Steama wyłączę. O, znalazłem tutaj tego adepta, który właśnie... Ja powiedziałem adepta, what? Który mi tu właśnie wybija nikczemnie ekspowisko. Zaraz sobie tutaj podejdziemy. Jakiś gościu się dożywa. Szosti? to niezły szosti. Czy ty grasz teraz na 26 levelu?
Tak. A to się świetnie bawisz. A czy ja tak mówisz? Czy cały czas ja myślałem, że to jakiś sto którymś tam dedasz kogoś, coś. Ej, halo. Co? Ziomek mi tu kurde... Ja tu chcę zaatakować, a on po prostu zgrywa, powiada, że... No ja ani tu przejść, ani się... Czemu... Zaraz ci pewnie napiszę na PW, przyjdę. No szybciej. Zobaczymy sobie w ogóle jego EQ. Jest to takie... Takie... Haha, napisał. Ja gościa xuję na redzie, czekaj, ja tylko gościa wyczekam tutaj. Gościa xuję na redzie, to nie ma kurde. Masz dedy na redach i się kończy. A tu już x w gotowości. Wiem co robić. Czekam, Dynamis się aż zalogował. Cały czas czekam, aż on ubije Furumuru. I wtedy ja będę przygotowany. Palec na spuście. To znaczy na x-ie. Tutaj patrzymy, czy oczywiście nikt nie idzie. Ale oczywiście nikt nie przyjdzie, bo boją się potęgi Old Digla. Chudu, to jest stary Digel, lol. Kto by chciał z takim kim się w ogóle zmierzyć, nie? No, gościu, szybciej. Jezu, ile można kurczę zbić. O! No, nie gadaj, że się nie uleczył. Nie! No, dobra. To ja tu OPH gościa chciałem sobie ciepnąć, a tu się nie uleczył. Szkoda gadać. Jak wypowiesz się na temat zaistniałej sytuacji? Halo, coś mówiłeś teraz? Bo... Wysuniesz jakieś wnioski? Nie wiem, skupiłem się właśnie na Xperia na Magradic, tak pochłania to bardzo dużą część mojej uwagi. Czyli jednak zostałeś zaproszony do bardzo popularnego kanału, jakim jest Space Games. I... Kto to? No kurwa ja. I... Tak. I no, zostałeś właśnie zaproszony. Wiele osób praktycznie nerkę bo dał, żeby sobie tutaj tak ze mną ponagrywać, pogadać ja luźno. Bez kitu, nie? Ja mam tylko jedną nerkę, więc jakbym oddał, to lipa trochę. Dlaczego masz tylko jedną? Tak się urodziłem genetycznie, nie? Nie masz dwóch nie, nerek? Nie, że sam ukradł, ale czy coś, ale... Kurde się... Ale... Nieważne, mam jedną, tyle. Naprawdę masz jedną nerkę? No. Znaczy jak byłem mały, to nie zdiagnozowali drugiej, nie? O kurwa. Czyli u ciebie już słowo, czy z jedną nerką da się żyć? No da się. Jak najbardziej. Jak najbardziej, nawet na YouTubie można robić remiksy z jedną nerką. Normalnie. No to nieźle. Kurczę, serio, nie widziałem. Powiem ci tak, no jak masz jedną nerkę mniej, to się szybciej nawet biega, nie? Bo trochę wiesz, sadła się zrzuca dzięki temu. Czyli tam problemów z nadwagą nie masz, bo w sumie... Nie wiem jak to w sumie, nie znam się dobrze na tym. Ja też nie. Nie chcę jakiś głupot gadać tutaj. A no, słyszę, że ciekawe, nie wiedziałem, że jest takie coś. No. Życie. No, a ty masz coś jednego? Jem jądro czy coś? Nie, ja nie? Mam dwa duże jądra, dużą lufę, armatę, że tak powiem. Jestem w pełni mężczyzną. Przywitamy się tutaj na czacie. Ziomek jakiś wita. No, więc. Czy na pewno tak jest? U mnie wszystko działa. Czyli czasem tak sobie myślę, nie? Czy ja przypadkiem, aby na pewno mam dwie półkule mózgowe. Bo czasem ja po prostu na przykład kładę się, nie? I czuję taką przestrzeń w głowie. I mnie to zastanawia. To ja powiedzieć ci taki taką anegdotę, może taką historyjkę. No, dawaj. No, bo ja mam sąsiada, który kiedyś sobie wora roztargał na tym, na płocie. Jest to wyobraziłem, jak to się przecina i wylewa się wszystko. Nie, no bo on, wiesz, to nie jest taki płot, że jakiś drewniany, tylko taki z kolcami. On chciał sobie, no tak przeskoczyć szybko przez niego. A był taki jakby, nie to z potęgi, to takie wiesz. I sobie po prostu roztargał wora i... Nie wiem, już dalszej historii nie znam, nie? Bo pamiętam, że się tylko tu z niego śmiali na osiedlu, że wiesz, że mój kurwa jajca urwała, nie? Ale no przykra sytuacja to na pewno dla niego była, bo... O, ty mam dowcip, ty. A no. Teraz taki dowcip się przypomniał. Jak daleko biega murzyn? Na tyle, ile mu starczy łańcucha. No, tak zapomniałem, że został tylko kawałek o murzynach, no tak.
Przepraszam bardzo. Zaraz ci flagę wlepią za rasistowski żart czy coś. No i będzie kurde. Ja pierwszy. A potem jest kurde, pozew na kaktusa takiego, nie? No to na ciebie. Ja mam dobrego tego, dobrego adwokata, to wiesz. Normalnie. To sobie poradzę. Gorzej z tobą, bracie, no bo wiesz, martwiłbym się, jakby coś z sobą było nie tak. Znaczy z tobą jest nie tak, bo ty tam masz czasem odchyły, nie, ale... Nie, jestem w pełni sprawnym mężczyzną. Psychicznie i fizycznie. Mówisz? Tak. Czyli, że jak czasami minerka nie działa. No, ale nie, no naprawdę nie wiedziałem takiej informacji ciekawej o tobie. To teraz się wiesz ze mnie śmiał, tak? Poza ci. Nie, bo... Udajesz kulturalnego. Nie, ale nie, serio, taka ciekawostka, takie do Buxdela można iść już z tym. Normalnie. Ej, Buxdu, mam ciekawostkę. O mnie. A kim ty jesteś? Mam jedną nerkę. A Buxdel, aha, fajnie. No. No, czekaj, jeszcze sobie wejdziemy tutaj do mojego 200. 214. Więc tak jak wspomnę jeszcze, kto. Ue, ziomek, stój. My se chcemy razem mówić. Ja to w ogóle dzisiaj w szkole herolotnąłem. Taki jestem. Mówiłem ci, żebyś tą zbroję zmienił na Bergemony. Ale bo ja mam. Ale nosisz tą. Nie, gorszą. Nie mam. No i dobra, bo co, bo gorsza, to gorsza. Tak. I potem się dziwisz, że padasz z balarykiem jakimś kurde na sekcie. Ale ja z balarykiem nie padam, wiesz czemu? Czemu? Bo... raczej padam z nim, bo już wbił 225 i sobie założył itemki. No to stary, no to normalnie powinien go jechać. No właśnie, tu jest taki problem, że go nie jadę. Bo on ma te mieczyki z... eventowe i jak on mi przepasoli, to ja się... to ja po prostu Kamila Durczoka czuję na swoich plecach. Aż bym bił specjalnie tropa na RT, by ci pokazał. Aż byś bił. Ja tak mi się nie chce. Oni tutaj tak stoją. To jakiś nowy klan chyba powstał. Ja nie wiem, pierwszy raz widzę jakiś tutaj taki klanik. Dobra, bijemy sobie. Pyk. Heroiczny, życiodajny sygnet władzy. Poleciał nam. Myślę, że jest... Siekierka w sumie ma fajnego tropa. No, on ma dobrego tropa. Na jedno na 10 walk z nim wygrałem. No bo to jest loteria tak naprawdę. No, to jest trop. U tropa się może zdarzyć praktycznie wszystko. Dobra, tu już wszystkie elitki wybite, więc pamiętajcie, by wpadać na streamy, które są w całej ekipie. Zachęcam również do donatowania na WOŚP. Co można wygrać, się zapytacie, można wygrać zaproszenia na światy prywatne. Kody do Margony, które właśnie wam pokazałem na taką fajną maskotkę, jak tam była 200 seł i 200 smoczych run. Co jeszcze jest takiego fajnego? Można wygrać różne przypinki, gadżety z Margonem, paysef cardy, kody jakieś na kapsel, więc myślę, że warto pomagać i... Ty! No. Jakiś murzyn CS-a streamuje. Ty, to zaraz obejrzymy. Dobra, to ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, która motywuje nas do dalszego nagrywania częstszego. Myślę, że w styczniu będą tak samo często odcinki, jak było to w grudniu. Myślę, że też jako, że mam ferie od 15 stycznia, to pojawią się też streamy, odcinki, będzie fajnie, zabawowo i tak dalej. Dobrze, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, subskrypcja, łapka, komentarz. Zachęcam również do obczajenia kanału Kaktusa. Polecam siebie. Poleca się, tak. Także cześć, hej, czołem. Cześć. Cześć.